Wymówki wynikają, myślę, że z braku odwagi do tego, żeby powiedzieć prawdę, z braku świadomości, co się dzieje, gdy pracownik nie przychodzi do pracy. Dzieją się rzeczy bardzo poważne, to znaczy ktoś tę pracę musi wykonać, ktoś inny musi zrobić dwa razy więcej. Jeżeli kilku pracowników nie przyjdzie, no to jedna osoba musi wykonać pracę za troje na przykład. Dodatkowo usługa w danym miejscu nie jest wykonana na odpowiednim poziomie. No i myślę, że właśnie brak tej świadomości powoduje, że bardzo łatwo tak się rzuca tymi wymówkami, myśląc, że okej, nie przyjdę, co takiego się wydarzy, tak naprawdę przecież nic. Najczęstsze wymówki, żeby nie przyjść do pracy, są następujące. Na przykład, nie wiem jak dojechać do pracy, dzisiaj mi się nie chce, dzisiaj nie jest mój dzień, dziewczyna za rzadko mnie widuje, muszę zdjąć paznokcie, nie mogę umalować się tak jak chcę, uniformy mi się nie podoba, no o grypie żołądkowej nie będę mówiła, bo to jest standard, śmierć najbliższej osoby w rodzinie to również jest standard. Chciałabym dodać, żeby pracodawcy może bardziej uświadamiali pracowników, jakie konsekwencje niosą te absencje i te nieobecności, ale nie w takim stylu, że słuchaj, to jest nieodpowiedzialne i niepoważne, tylko bardziej jak bardzo ważne jest to, co robisz, gdy jesteś w pracy i dlaczego jesteś potrzebny w pracy. Myślę, że to jest ważne, że tego pracodawcy nie robią, a tego brakuje, tej świadomości, tej wiedzy, po co w ogóle ja idę do tej pracy, jaka jest moja rola.